Po rozmowie ze swoją przyjaciółką Mikołaj postanowił przyjść do szpitala i dowiedzieć się, w jakim stanie jest bezdomny mężczyzna. Maja? Tak? I co z tym pacjentem przywiezionym z gruzowiska? Wiadomo już coś? Wiesz co, nadal nie odzyskał przytomności. Nie miał też przy sobie żadnych dokumentów, także nie wiem, jak się nazywa. A policjanci jeszcze niczego nie ustalili? Nie wiedzą nawet, kto był sprawcą tego pobicia. Wiesz co, przepraszam cię, ja muszę wracać do tego pacjenta. On wylądował na OIOM. Dobrze. Mogę ci w czymś pomóc? Szukasz kogoś? Nie, czekam na ciocię, poszedł do toalety. Możesz usiąść w poczekalni. Nie, ciocia w pewnie zaraz wyjdzie, więc mogę tu poczekać. Dobrze. Gimnazjalista ma wyrzuty sumienia, że nie wezwał pogotowia do nieprzytomnego bezdomnego. Teraz chce się upewnić, że mężczyzna przeżyje. O, Mikołaj, hej, jednak przyszedłeś. No jednak tak. O, nie. Co się z nim dzieje? Nie wiem. Nie, ja nie mogę na to patrzeć. Słuchaj, gdzie idziesz? Czekaj! Mikołaj jest przerażony tym, co zobaczył. Czuje się winny i boi się konsekwencji swojego zachowania. On teraz umrze, rozumiesz? Czuję, że umrze. A jakbyśmy wtedy zadzwonili po to cholerne pogotowie, to miałby większe szanse na przeżycie, czaisz? Nie wiesz, czy umrze. Ale widziałeś go, co mi się dolepało. Ale są tam lekarze, pomogą mu. Ale my mu nie pomogliśmy. Zostawiliśmy go tam bez pomocy, rozumiesz? Przecież wiem, sama ci to powiedziałam. Jezus, tylko mu cofnąć czas. Ale nie możesz, okej? A co mam teraz zrobić? Masz powiedzieć prawdę. No ale jemu to nie pomoże. Ale tobie pomoże. Niby jak? Tak, że inaczej się zamęczysz. No ale będę musiał też Maćka wkopać. Masz po prostu powiedzieć, co się stało. I będę musiał też na niego donieść. Trudno. Posłuchaj, jeśli nie przyznasz, to poczucie winy cię zamęczy. A ja będę przy tobie, obiecuję. Dobra.